Cześć, ja nazywam się Lukas i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry, która nazywa się Demolish and Build Company. Jesteśmy na kompletnym wypizdowiu. I generalnie w poprzednim odcinku mieliśmy jechać zabrać złom. Nie zdążyliśmy, tak więc w tym odcinku zaczynamy właśnie od zabrania złomu. Złom tutaj sobie spokojnie stoi i czeka sobie na nas. Ale my tu musimy sobie dostarczyć pewne... Parking? Ok, to jest parking. My tu sobie musimy dostarczyć pewne maszyny. Dokładnie tak. Na pewno tu potrzebujemy mini ładowareczkę. To na pewno musimy ją dostarczyć. Pyk. Mini ładowareczka musi mieć... Tak, poczekajcie. Mini ładowareczka musi mieć... Licencja, drugi poziom. Prawie osiągnięta. Czekajcie, mini ładowarka. Mini ładowarka jest. Tutaj ona powinna mieć chwytak. O właśnie, o to chodzi. Słuchajcie, mamy też jakąś koparkę? Nie, mamy buldożer. Koparki na razie nie mamy, czyli to chwytak, zamontuj. Ok. Dobra. I potrzebujemy tutaj jeszcze ciężarówkę czy wywrotkę. Weźmy wywrotkę, może wywrotka styknie. Dobra. Atakuj się. I lecimy tutaj. Dzisiaj tu musimy trochę pociągnąć temat w tej grze, bo ostatnio żeśmy się tutaj trochę opierniczali, a trzeba rozpoczynać kolejne serie, także myślę, że w tym odcinku tutaj po prostu polecimy z tematem. Dobra, cyk, cyk, cyk. Dobra, zarzuć to sobie. O jest, elegancko. Dobra, zaś dzwoni majster. Majster, co ty chcesz? Podjedź wywrotką do najbliższego złomowiska i sprzedaj ładunek. Okej, dobra. Wsiadamy do wywrotki. Pyk. Czemu nie można? Dobra, można. I jedziemy na złomowisko. Ciekawe, ile za ten shit dostanę. Aż jestem ciekawy, wam powiem. Nie, złomowisko już tu jest, ja tak blisko. Oj, to panie, kurde, to szybciutko tutaj. Bliziuteńko. Czekaj, mogę to sprzedać, czy co? Dobra, jest złom, sprzedaj złom. Po tysiaku za jedną sztukkę, sztabkę. No i w sumie tysiaka żeśmy zarobili. Dobra, co my tu mamy dalej? Następna maszyna na liście do kupienia jest koparka, jedna z moich ulubionych. Dobra, to pewnie ta, co tu stoi. Ciekawe, ile to kosztuje. Wymagany poziom drugi. Poziomu drugiego jeszcze nie mamy. I generalnie, co tu potrzebujemy? 6000, o Boże. Masakra, wam powiem. Mamy na razie prawie 2. Dobra, to zobaczmy, co tu mamy. To tu mamy za zadanka do porobienia. Kontrakty według scenariusza. Hałdy. Tutaj są hałdy za 1000. Czemu? A, bo tu trzeba dużą koparkę. Dobra, znaczy musimy to niestety wziąć. Pokaż na mapie. Pyk. Tepniemy się tutaj. Na szczęście możemy. Nie trzeba tam jechać ani dymać z buta, nie daj Boże. Cyk. Buldożer. I młot wyburzeniowy. Dobra, młotek mamy w ręce. Facet z błotem, no to oczywiście na porządku dziennym. Teraz tak, czekajcie, co tutaj trzeba wyburzyć? To tutaj trzeba rozplantować, to wiadomo. Natomiast wyburzyć trzeba tutaj chyba coś. O właśnie, tutaj to wiadomo. Dobra, wyburzę sobie mogę. Syk, jak poszło, patrz jak ładnie. Takie opłapy zostały, proszę to rozłupać. Czekaj, to się da jeszcze bardziej, czy nie już? Nie, to się tak skurcza jak gdyby, dobra. Tylko te duże kawałki wystarczy rozdalić. Sama rozpadam.
robotę 1500 trochę mało tutaj nam dali. Coś tutaj odgrywacia, że nam wygrażają te środki. Ja się tutaj młotkiem nadymam. To tak dosyć sporo tego jest. A tylko 1500. Poszło. Dobra, mamy prawie połowę tego. Leci po dwa, trochę bonusiku będzie. Zawsze tak jest, kurde. Płaca podstawowa mała, a później trzeba liczyć na bonusy, aby na to, co nam na lewo ktoś da. No, tak jest, tak, tak jest, moje kochanie, kurde, na budowa. No, nie można uczciwie zarobić, więc zawsze trzeba coś na boku klepać. No ale dobra. Generalnie nie jest źle. Nie zostało też dwa filary. No dokładnie dwa. Co ty piłeś coś, czy co tu utrafić nie możesz? Tak jest, elegant. Pyk, pyk. Dobra, mamy to. Lecimy z kolejnym filarkiem. Zadanie wykonane. Ale patrz, zadanie wykonane. Został mi tu jeszcze jeden filar. Czekajcie, go zburzę. O, leci kasa, właśnie o to chodziło. Teraz go zburzymy, a co tam? Gdzie to największy bonusik? Proszę, od razu 20 więcej. Dobra. Okej. Okay. Czy to mamy zaliczone? Teraz musimy wyrównać podłoże. Dobra, także ciśniemy na parking. To se przestawię, bo jakbym tutaj nie wiem, że wjechał moim kurde buldożerkiem. Oj, powiem wam. Nie byłoby za miło. Gdyby mnie wypieprzyło w powietrze, to bym się znalazł w Sosnowcu. Dobra, czekajcie, buldożer. Okej. Okay. Jest mój buldożerek. Wsiadamy. Jedziemy. Pyr, 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 pyr. Ale czekajcie, bo teraz znowu nic nie poniszczę. Jak coś to poniszczę, to normalnie będzie... będzie lipka. Zobaczcie, jak ładnie to idzie. Kurde, elegancko. Zobaczcie, bym tutaj rozplantował, to fajnie. Jeszcze jedna hołda, ale dalej. Okej. Okay. Uwaga na butle z gazem, bo jak pierdziulnie, kurde, to normalnie. Poprawimy jeszcze troszkę, o. Cyk. Jeszcze ten środeczek ładnie wyrównamy. No i generalnie chyba jest dobrze. Zadanie zostało ukończone. Zarobiliśmy 1500. 1500 plus bonusik 712, więc myślę, że nawet całkiem fajnie. Cyk. Zapisz kontrakt. Mamy już czwóreczkę. Że jeszcze jedno zadanko zrobimy i powinniśmy na koparkę mieć. Zdobyłeś poziom, twój poziom licencji wzrósł, odlokowałeś narzędzia, płot pneumatyczny, pojazdy, koparka, walec drogowy, o proszę, walec jest, nowe miejsca pracy i nowy pracownik. No i świetnie, bardzo, bardzo fajnie. Czy ktoś do nas zadzwoni? Czekajcie. Dobra, to my znamy, tego na razie nie chcę. Halo? Czy ktoś do mnie zadzwoni? Chyba nikt, dobra. Weźmy kolejny kontrakt, co my tutaj mamy. O, tutaj jest trochę więcej tych kontraktów, ale mamy tutaj trochę mało maszyn.
Ej, patrzcie jaki ten. Nie, 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 to ja bym co to wziął. 5000 możemy zarobić. Dobra, ciśniemy tutaj. Akceptuję, nie mogę się przenieść, bo nie mam tam jeszcze odblokowanej tej lokacji. Ale zaraz tutaj przywołamy naszego rumaka. Pyk. I jedziemy do miasta. Oh yeah, to będzie zadanie. 5000 dolarów mogę zarobić. W końcu jakieś porządne zlecenie się udało załapać, a nie takie tutaj dupsy na wsi. Jedź, 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 Marian, jedź! O kurde, dobra. Czekajcie. Jedziemy. Zarobi kup koparkę. Wiem, że mam zarobić kup koparkę, ale wpierw tutaj muszę kurde ogarnąć sprawy w mieście chyba to są. Tak na pewno kupimy koparkę, jeszcze nam trochę kasy zostanie. Fajnie, mogę go wyprzedzić, bo tutaj dzieje jest przeciwka, no, skupany, no. Dobra, skręcaj tym bitkiem. Okej, patrzcie, jaki to wielki plac budowy jest. Okryte, drewniany dom. No co, kamal. To jest strasznie daleko, trzeba jechać tutaj do tego. Naszego. Kurde, hamulce mi się, ten, koła mi się zblokowały. Oj. Dobra, panowie, niech ktoś jedzie. Halo. Kurde, nie wyjedziemy, bo teraz nie mogę ani tak, ani srak. Pa, co żeś narobił, kurde. Łosiu głupi, bo... Pizdiet. No dobra, jedziesz, jedziesz, o tak, jedź, jedź, dobra. Świetnie, kurde, chociaż nie wiem, mądry. Co za głupi pajac, no. I kolejny punkt kontrolny, pyk. Tak jak mówiłem, wjeżdżamy do miasta. Także powinna być całkiem inna aglomeracja. O, jak się to wczyta. O, oh, jest dobrze. Patrzcie, jakie miasto tutaj, żeśmy jeszcze nie byli. Nie no, fajnie to wygląda, całkiem, całkiem fajnie. Jakieś duże wieżowce. Galeria jakaś tutaj na wprost chyba. Nie no, miasto, bo no, kurde, cacy zrobili. Będą jakieś fajne inwestycje, to czemu nie? Tutaj sobie porobić. W mieście generalnie więcej płacą, tak? Czemu? Bo pieniądze z urzędu. Z urzędu zawsze więcej dostanie rzeczy od takiego prywaciarza. Tak to się jakoś już kiedyś przyjęło, że tak jest. No i tak to zostało. Dobra. Punkt kontrolny osiągnięty. Tu sobie na poboczu zaparkuję. Teraz tak, czekaj, na tutaj moje zadanie. Gdzie to tutaj się to jest? Tutaj jest moje zadanko. Halo? Ankieta wykazała, że miasto potrzebuje nowego supermarketu. Zamiast tego parku będzie to będzie zadanie dla buldożera. Ojejku, co mam taki piękny park rozwalić. Szkoda go trochę. No ale cóż, jak chcą, no to co ja poczynię, biedny? A zarobić mogę na tym. I to nie mało. Gdzie tu jest parking? Czekajcie. Jest parking. Dobra. Buldożer jest. O, tu zaparkowali na środku ulicy, kurde. Aha, czyli musimy zrobić totalny rozpierdziel. Patrzcie, wszystko trzeba rozpieprzyć. Jedziemy po kolei, pyk.
Ławki też się da, nie? Ja, da się ławki, dobra. Patrzcie, prawie jak w konstrukcyjnie próbuję. Ale tutaj mi chyba paliwka zabraknie, to na pewno. Mamy generalnie sprawę za Arkyną, jedziemy dalej na kolejną tutaj pole. Ale powiem wam, kurde, park był taki fajny normalnie. A oni tak go spieprzyli normalnie, nie wiem dlaczego. Chyba tak normalnie, nienormalnie zrobili, ale... Szkoda tego parku, naprawdę, bo kurde fajnie. Znaczy dużo w sumie. Ławki nic się nie dostaje, ciekawe czemu. O, patrzcie, ogniw z antynami, przychód 7 stówek. A, no, paliwko się skończyło. Dobra, żabaton. Badziewie. Trzeba to badziewie. Ja chcę ten, wywrotkę nie. Buldożer bym chciał ten. Paliwko bym chciał, o właśnie, uzupełnię, dobra. Okej, okay, jedziemy dalej. Proszę bardzo, zadanie wykonane. Musimy jeszcze tylko te krzaki upitolić. Ekstra kontakt wykończony. Zobaczę, gdzie jeszcze to zostanę tutaj za zniszczeniem tej rzeźby. Opla. A, wpadło jeszcze, to jest dosyć sporo. Mam tutaj bonusik 2000. Patrzcie, 2000 bonusiku, 5000 za zadanie i w sumie zarobiliśmy w mieście 7152 i 450 expa, po prostu świetnie, naprawdę. Także mamy tutaj na naszą nową koparkę, którą zaraz sobie zakupimy. Koparka chyba była na złomowisku, z tego co dobrze pamiętam. Ej, no kurde, miasto jest po prostu wypas, powiem wam. Katowice nocą, ze spiżową mocą i z naszą pomocą. Damy czadu dziś. A, wandalo mają, dobra. Ty, pano, Cinema City, kurde. Ciekawe, czy można sobie tak do kina wejść po robocie. Ja bym sobie poszedł, abym tak mógł do kina. Cok. Po robocie, można? Nie można, zamknięte już. A to ci heca, no. Czekajcie, co tu jest? Monorekord, jakaś galeria. Aż tak pusto w tym mieście, ani tu żadnego człowieka, ani nic. Nie wiem, czy to wszyscy śpią. A może to miasto Czarnobyla jest? Może tak być, dobra. W każdym bądź razie, czekajcie, musimy sobie tak, złomowisko znaleźć tutaj. Proszę, akceptacja, pyk. Wow, co to było? Ty, a czemu ja jestem kurde na... Czemu ja byłem tutaj na ciężarówce, się pytam? Halo? Ktoś tu fantazję miał. Dobra, możemy kupić naszą koparkę. Kupmy. Okej. Okay. I mamy chyba kolejne zlecenia. Słyszałem, że oczyścili wcześniej, zablokowałem drogi do przewodniczenia, bo mamy nowego klienta. Dobra, musimy jechać do zaznaczonego miejsca, chyba nie koparką. Nie koparka, mają wam, kurde no! O
Oka piękniusia moja kopareczka jest. Podoba mi się. Dobra, musimy jechać do miejsca zaznaczonego. Zanim pojedziemy, to bym co tu musiał coś przywołać, po czymś tu muszę jechać, co nie? Pół ciężarówka, dostarcz. Gdzie to jest to moje, tutaj ta moja bryka jest. Dobra, lecimy. Cyk. Ale wiem, że zadanka to są, kurde, całkiem fajne, no naprawdę, można tu się świetnie pobawić. Jest takie dosyć tutaj tu urozmaicone. Także ludzi tutaj się na pewno nie można. No, trochę trzeba niestety jechać, zaraz mi pewnie paliwa braknie, zanim tam dojadę. No, może zdążymy, zobaczymy. Wszyscy stoją tak jakoś dziwnie, oni tak jadą powoli, dobra. Wow. Co tu jest? Murowany budynek, no, okej. Okay. Czekaj, tu miałem chyba skręcić, dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Cyk. Odkryte miasteczko Silverbeard. Chyba jednak nie jesteśmy na miejscu, chyba jednak kolejne ładowanie lokacji. Otóż to. Patrzcie, jakie fajne takie te klimatyczne chapki normalnie. Oj, paliwka brakło, dobra. Sobie zakupię zaraz, bo mogę. Bo mam pieniążki w zupełni. Mamy to, możemy jechać dalej. A, co to jest, ty? To taka dziura. Jakiś most, dobra. Co tu trzeba zrobić? Zaraz zobaczymy, czekajcie. O Jezus, wybórz zdezelowany most. Możesz wjechać na nowy most koparką, co ułatwi ci zadanie. No dobra, a co to potrzebuje? Młot pneumatyczny. Czekaj. Młot pneumatyczny. I młot pneumatyczny. Czemu nie mogę? Kurde. Ja gdzie tu jest parking? Dobra. Przywołaj koparkę, dostarcz. Tak. Nie mogę wsiąść, dobra, ale czekajcie, muszę jednak wsiąść. Teraz tak, kopareczka. Jest. Młotce dokupimy. Pyk, pyk, pyk. Zamontuj. Dobra, lecimy po to zadanie jeszcze raz. No. Aha, że ręczny muszę kupić. Jeszcze mod pneumatyczny, tak? Serio? No nie żartujcie sobie. Czekaj, w konserwacji tu trzeba coś chyba zrobić. Tu pracownika bym przypisał, ale nie mam żadnego. Tutaj też w konserwacji, dostarcz worki. Dobra, tym się zajmiemy troszkę później. Ale generalnie teraz tak, musiałbym na mapę wejść, gdzie tu jest sklep. Dolina Sunrise. Tu gdzieś jest na pewno sklep na bank. O, sklep z narzędziami. Pyk. W sklepie musimy kupić niestety młot, albo niestety, czekajcie, tu jest młotek. Czekaj, ja bym tu wszystko może, aha, nie mogę wszystkiego zaś kupić, bo nie mam takiego, kurde, poziomu, dobra. Kupmy ten młotek. Cyk. I musimy się z powrotem przenieść, gdzie? Chyba tutaj, czy? Nie, tutaj to było, dobra. Na most. No właśnie, tutaj. Akceptujemy kontrakt i robimy za banku. Nie wiem, generalnie powinno być całkiem fajnie, bo coś nowego, tylko muszę jakoś ogarnąć tutaj tą maszynę. Dobra, tylko teraz tak, jak się tym obraca? Jakaś pomoc, halo? Samouczki, zmiana trybu na tabie, dobra. Wszystko jasne. Aha, czyli tego się już nie włącza, to od razu działa, dobra.
kurde. Trochę tak to ciężko opanować, kurde, sterowanie tym baziowiem. Nie mogę więcej, halo. Może się nie da, dobra. Dobra. Idziemy dalej, pyk. Generalnie chyba nie jest najgorzej z tym. Jeszcze taki kawałek został, musiałbym go jakoś rozwalić. Cyk. O właśnie, w ten sposób. Możemy jechać dalej. O, jak ładnie poszło. Z tego co widzę, to będziemy musieli jeszcze podjechać na drugą stronę, bo tam też tego trochę zostało jeszcze. No dobra, czekajcie, tak. No i dobra, to mamy załatwione, że jedziemy z powrotem na drugą stronę. Wydłużymy to. Mamy już prawie połowę, znaczy przeszło nawet połowę, można szczerze powiedzieć. Chyba, że ten. Zobaczymy samochodzik ten przewrócił. O, ale żem porobił. Dobra, ale jak to mam? Ja tu muszę jakoś wjechać, ej stary, no co? A da się to rozwalić, dobra, to spoko. Myślałem, że się nie da. Dobra, ale stary, no co ty chcesz? Wypadł mi tu stąd. Kurde. Za ziomek. Czekajcie, się go da zepchnąć z tego. A nie będziemy próbować. Dobra. Tak. Spoko, damy radę, bo już tylko nie dużo zostało. Opla.
i patrzcie, pięknie zebranie jest wykonane. I sobie to jeszcze lekko tylko dokończymy. No, w sumie tego tu nie ma aż tak dużo. Ale zawsze tam parę centów wpadnie. Tam nawet dolarów, nie, może nie centów, a dolarów. Syk. Jak poszło pas. Dobra, mamy to wszystko. Teraz tak, to była pierwsza część tego zadania. Musimy jeszcze zrobić drugą część. A mianowicie... Czekajcie, chyba tu muszę zejść na dół, tak? Czyli tak, tu muszę jednak zejść na dół. Dobra. I teraz tak. A to trzeba młotem, dobra. Gdzie jest nasz młot? Czekajcie, młot nasz jest pod patrójką. O, właśnie. I patrzcie, pyr, jak to idzie, no patrz, kurde. Ciekawe, czy to się zawali jakoś. Normalnie boję stać pod tym, żeby mi tu czasem to nie przygniotło. Ale spoko. Syk. Dobra, kontur ukończony, a tu mam jeszcze jeden filarek. Syk. Ciekawe, ten most się wyburzy, jest sam się tak. Ale pewnie nie. Mógłby chociaż zniknąć jakoś tak dziwnie. Ale chyba tak nie będzie. Dobra, mamy zadanie zakończone. Teraz mogę? Mogę, patrzcie. Ale fajne, podoba mi się strasznie. Teraz mogę? Mogę, patrzcie, wszystko mogę. Wszystko mogę rozwalić. Ten młot jest ekstra. Ej, czemu nie mogę? Dobra. Się zaklinowałem trochę. Dobra, a bo to jest chyba ten nowy most, to nie, dlatego nawet nie będę tykał. Co my tu mamy? Kontrakt zakończony, 2000 plus 690 premii, czyli w sumie mamy 2690 i 170 expa. Tak, dokładnie. Moi kochani, w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Jeśli wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, a także o moim Instagramie i Facebooku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!